Bardzo spokojnie się ten poziom zaczyna. Taki soundtrack bardzo kojarzący mi się z Banjo-Kazooie. Nie żeby coś. Ja wiem, że zaraz będą komentarze, że zrób Banjo-Kazooie, robiłeś w tym roku, ale nie dokończyłeś. No nie dokończyłem, no bo nie miałem ochoty. Trochę za wcześnie z tą serią wystartowałem. Bardzo chciałem jakby na początku ją zrobić, ale potem tak... Nie wiem, muszę się do niej jeszcze jakoś przekonać. Muszę przede wszystkim najpierw sobie pooglądać zagraniczne let's play, bo w tym przypadku to akurat... No ciężko będzie. W mojej opinii oczywiście. In my opinion. Ale klimacik ma bardzo fajny ten soundtrack i w ogóle sam w sobie poziom ma fajny klimacik. To się zgodzę. Kraby pod wodą. Won mnie stąd. A drzwiczki się odblokowały. Tutaj mnie nie było jeszcze, więc... No, lepiej oddechem niszczyć te skrzynki. Bo mogą różne niespodzianki na mnie czyhać, a wolałbym uniknąć niespodzianek takich niefajnych. Jak na przykład bomba w skrzynce, która się bardzo często pojawia, jak sami zresztą widzicie. O, tu na razie jest czysto. Na razie. A to nagle tak księżyc szybko się w bombę zmienia, nie? Ale to byłby... No to byłoby skurwysyństwo dalętej potęgi, nie? Jakby tak gra zrobiła. Dobra, mamy trzecie żyćko! Trzecie żyćko! Elegancko! Hehehe! Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze jedno zabrać, to będziemy mieli przy okazji... Wiele prób na ostatniego bossa, bo nie wiem szczerze, jaki ostatni boss jest. Z tego co słyszałem, niby niektórzy mieli z nim problem, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja się też nie będę źle nastawiał, bo nie na tym to wszystko polega. Tędy przyszedłem. Zgadza się. Ale tamtędy jest jeszcze coś. Zetki są tutaj. A i tyle. Nic więcej. Myślałem, że będziemy mieli tutaj jakiegoś Dream Keya ukrytego, bo tutaj teraz będziemy czerwone Dream Keye zbierać, bo w śmiesznej kolejności zaczęliśmy te poziomy. Mianowicie na początku od niebieskiego, zielonego, a teraz czerwony będziemy, czyli tak robimy od dołu do góry zamiast od góry do dołu. Tak więc taka śmieszna kolejność, nie powiem, że nie. Ja... Po co ja to robiłem? Ale żem go kurde pocisnął, tego ptaka.
Ja nie chciałem tu spadać. Da się tam jakoś wrócić? Chyba da się, tym mostem. Tak mi się wydaje. Bo trochę, żebym się zagalopował w tym wypadku. O Jezu. No niszcz, kurde, skacz! Tumble. O, mamy dodatkowe żetoniki, elegancko. Jest Dream Key, dobra, mamy pierwszego Dream Keya tutaj namierzonego. Z trzech teraz będzie. W sensie wiadomo, z czterech, ale trzy nam zostaną do zebrania, więc... A, tu mamy skrzyneczkę z tym. No to kurde, patrzcie ludzie, ludziska, ile my będziemy mieli tych. Jak wszystko dobrze pójdzie z planem, to może sporo życiek nam się uda tutaj nadrobić. A to by mnie bardzo cieszyło, nie powiem, że nie. I dobra, możemy chyba iść dalej w takim razie. Nic nie stoi nam na przeszkodzie. O! Dobra, mamy teraz taką sekcję. Kurwa! Dobra, mamy teraz taką sekcję. O, dobra, dobrze! Dobrze to wykminiłem. I drugiego Dream Keya mamy. Elegancko. Tu chyba będzie bomba w tej ostatniej, coś czuję znowu. Bo twórcy to tacy kawalarze, jeżeli chodzi o te bomby. I bardzo lubią je, bardzo w tym świecie lubią je dawać. O! Tak, tam była bomba, bo zniknęła. Zniknęła zawartość, a tam raczej nic poza bombą by nie było. Znowu 5 zetek mamy. Niedobrze, niedobrze. A, płyniemy sobie pod wodą. Dobrze, zebrane. Elegancko, idziemy. Drzwiczki się tu nam odblokowały. Super. Coś tu mamy? A, znowu możemy sobie power up przedłużyć. No to kurde, korzystamy. Czemu nie? O kurde, ty zaraz będziemy mieli kolejne żyćko. A, dobra, tu potrzebujemy tej Big Girl. No i elegancko, porobieni. Dobra, to teraz tak. Szybko, szybko bierzemy. Odnawiamy sobie power up. Ała, kuźwa. Tędy nie przejdę. Nie ma takiej opcji nawet. Znaczy będę musiał tutaj teraz wrócić chyba. No bo innej opcji nie ma, no nie widzę gdzie bym mógł tutaj dalej przejść. No generalnie powiem wam szczerze, że troszeczkę łakiem jestem, jeżeli chodzi o ten poziom.
Dlatego, że już wam tłumaczę. Musiałem się upewnić, że trzeba, kurwa, tą skrzynkę przesuwać. Ponieważ tu jest wejście jakieś u góry. I ja nie zajarzyłem, że tu dziura jest jakaś. Kumacie to? Trochę łakiem jestem pod tym względem, bo mogłem to od razu ogarnąć. No ale, no trudno się mówi. Człowiek się uczy całe życie na błędach. Taka jest prawda. Tam coś jest, jakaś woda, ale mnie ta woda jakby średnio interesuje. A, jesteśmy po drugiej stronie teraz. A, no to trzeba iść tą wodą jednak. A chciałem powiedzieć, że mnie to nie interesuje, no ale trudno. Już się muszę zainteresować niestety. O Jezu! Won mi z tym rekinem zasranym! Życie ci niemiłe, gościu! Ale gdzie tu jest? A. Dobra, możemy tak to zrobić. I tam na dole jest jeszcze koło zębate, widziałem! No szkuźwa! Zasrany rekin! Czemu oni mnie atakują w momencie, kiedy ja się ten chcę przemienić z powrotem w poprzednią formę? No o co tu kurwa chodzi? Jest takie popierdolone w tej gierce. O, trochę tlenu żeśmy sobie nabrali. O, tu jest chyba nasza ten. Nasza troglodytka. Do góry lecimy. Nie ma to tamto, tutaj nic nie ma ciekawego. Jesteśmy na, kurde, szczycie latarni morskiej. Kto by pomyślał, tu dzwon jest wielki. Jest i nasza troglodytka, kurde, od siedmiu boleści. Teraz możemy płynąć. Idziemy rozpierdalać tereny. Wręcz bym mógł powiedzieć. Ale ona wolno strasznie pływa, ja pierdolę. Że to, kurwa, wstyd jest pływać ją. O, tutaj jeszcze mamy jakieś te koła. Kurwa, ja pierdolę. Dobra, tu sobie wpłyniemy. Zetki są i teraz spierdalamy od tych chujków. Fuj, ale jesteście obleśni. Wiedziałem, że tam u góry Dreamkey będzie, widzicie? Patrzcie na to. Elegancko. Trzeci Dreamkey. Coś czułem, że kurde, prędzej czy później twórcy coś takiego odpierdzielą i no nie myliłem się. No kurde, ej! Ogarniaj! Dobra, teraz trzeba to zrobić. O, tam na dole coś było, widzicie? Widzicie to? Czujecie to?
Wiecie co? A ja zrobiłbym teraz taką, że zobaczyłbym, co tutaj jest. A, czyli tutaj się teleportuje. Okej. Okay. Czyli mogłem inaczej zrobić w sumie z tym Dream Keyem. No ale trudno, już zrobiłem inaczej. Trudno się mówi, no. Nie za wszystko, nie wszystko będę od razu wiedział. Okej. Dream Key tu jest. O, ale schowany. Wszystkie zebrałem, lol. To teraz tylko Wingsy musimy ratować. Tak to wszystkie Dream Key mamy zebrane. Fajnie w sumie. Mam nadzieję, że te Wingsy będą w takim razie obok siebie, bo to aż dziwne jest. Ale okej, no niech tak będzie. Tutaj wchodzimy na latarnię morską. Dobra, jeszcze raz trzeba wejść. Ale zanim wejdziemy, tu na dole skrzynka jest. Widzicie? Abym zapomniał i by był później przypał, kurde. Przypał jak 150. Dobra, bierzemy naszą troglodytkę. Wilmę. Wilma przykurwi w dzwona, nie przykurwi w dzwona. Dobra, trudno. Zobaczmy, co tutaj jest. Idźmy rozpierdzielić towarzystwo. O, widzicie? A nie, tu ninjom muszę to zrobić. To dupa, dupa, kurde, dupa, jeszcze raz dupa. Koła zębate się pojawiły. To jest dobry znak jakiś. Czyli teraz musimy iść z powrotem po Wilmę, bo się okazuje, że Wilma teraz potrzebuje tu raptem odblokować parę przycisków. No ja pierdzielę, jaki to jest, kurde, nie wiem, no Saigon. Co tutaj się odpierdala? O, Wings jest. Jeden. Teraz trzeba będzie pozostałych szukać. Tu mamy jednego. O. Koła zębate. Tu drugi jest. Więc trzeci pewnie będzie w tamtym miejscu, gdzie były te 40 kół zębatych nam potrzebnych. Dobra, to teraz sobie wracamy. Wracamy, wracamy. Już chyba nic nie pominąłem, z tego co widzę. Zetki się cały czas spełnią. Elegancko. Lecimy tą troglodytką. Tam wskoczyć nie wskoczę. Nie ma takiej opcji. Chociaż może. Dara, udało się. Musiało się udać, bo nie było innego wyjścia. Ale nie zmienia to faktu, że daje nam tych dwóch kół zębatych brakuje. Więc dobra. Troglodytka chyba nam już nie będzie potrzebna. Więc trzeba by było wrócić tam w okolice tego statku, żeby zobaczyć, czy czasem tam gdzieś nie pominąłem tych Wingsów. Znaczy Wingsów, Jezus Maria.
kół zębatych. I wtedy wracamy do tej bramy, gdzie było tam potrzebne 40 ich. Ja teraz sobie poeksploruję trochę teren i zobaczę, co i jak i gdzie. Popływajmy sobie dookoła tego i tutaj mamy jakąś skrzyneczkę. Ona chyba zwiastuje to, o czym ja myślę. Dokładnie. Teraz możemy wracać z powrotem. Dobra, mamy to. Możemy teraz stąd uciekać. Uciekamy, spylamy do tych drzwi z 40. Jest, czekałem tutaj na nas. Drzwiczki. Ale ładnie schowany ten Wings. Patrzcie, jak żeśmy, kurde, go uniknęli. Haha, już chcieli mnie tu atakować, kurde. Skurczybyki jedne, ale nie udało się, kurde, nie udało się. Nie ma tak dobrze. To było, kurde, dobrze przemyślane. Dobrze, elegancko. Teraz zobaczmy nasz stan. Mamy tytułowe 40 wingsów, albo 40 wings. Zrobione to mamy, elegancko. Podoba mi się to. Więc jesteśmy w sumie przygotowani na następnego bosika i potem na ostatniego bosika, z którym będziemy się tłuc. Ale standardowo muszę wyjść z gry i wejść, bo się ta muzyka, kurwa, po zapisaniu buguje jakoś. Dobra, już działa. Teraz musimy poszukać bossa. Gdzie on w ogóle był? Bo on gdzieś był tutaj. Tu był? Nie, on gdzieś był w skale. Jego głowa była w skale wyryta. Nie wiem, czy to czasem w tym drugim tunelu nie będzie. A może w trzecim? Tu jest, dobra. Łatwo, łatwo go można było zlokalizować. Pirate boss. Lecimy z koksem. Nie ma to tamto, kurde. Nas nie dogoniat.